Dzień dobrze posmakuj. Dzisiaj w mojej polskiej kuchni klasyk klasyków. Przyszedł czas na to, żeby przygotować dla Ciebie schabowego. Zapraszam Cię bardzo. Dzisiaj przygotuję dla Ciebie polski klasyk, czyli schabowego. Schabowego można robić w różnej formie. Można przygotować ze schabu bez kości, można przygotować z kostką, wtedy jest trochę więcej tłuszczu. Jeśli chcesz, możesz go usmażyć na smalcu, tak jak to dawniej bywało. Ja przygotuję go na maśle klarowanym. Zrobię go troszkę inaczej, bo niektórzy robią na przykład, moczą go w mleku. Ja zrobię delikatnie natartego czoskiem, sól, pieprz, klasyczny panierunek i podam go z ziemniakami i surówką. Przystępuję do pracy. Pokażę Ci, jak przygotować i oczyścić schab. Trzeba zdjąć tą skórę, która w trakcie smażenia mogłaby nam ściągnąć i schabowy mógłby nam się krzywo smażyć. Bierzesz nóż ostry musak do trybowania. Ciach odwracasz, podciągasz do góry i tak do samego końca. Bardzo proszę, to już mamy przygotowane. Bierzesz nóż szefa. Schabowy powinien mieć tak około 150 gram. Ja mam jakieś pół kilograma mięsa, więc podzielę sobie na 3 równe kotlety. Przed przygotowaniem polecam Ci, żebyś sobie zmoczył delikatnie wodą deskę. Troszeczkę wilgoci pozwoli, aby nasze mięso się nie przykleiło Tobie do deski. Teraz będę potrzebował folię. Rozwinę ją na deskę. Będę mógł w czystych warunkach nie zabrudzić całej kuchni, więc będziesz miał czyściutko i sterylnie w swoim miejscu pracy. Biorę młotek do mięsa i będę rozbijał mięso. Proszę, żebyś zwrócił uwagę na to, aby grubość mięsa była odpowiednia. Powinna mieć około 3 mm. Nie może być za grube, dlatego że będzie wtedy mięso twarde, ani zbyt cienkie. Więc zadbaj o to, żeby ta grubość była odpowiednia. Jeżeli masz takie małe kawałki, które odstają od całości mięsa, proszę, żebyś je rozklepał i żebyś je dobił do środka. Chodzi też o to, żeby kształt schabowego był okrągły, żeby to też miało formę. Zwracam Ci też uwagę, że ja zawsze, jak zaczynam rozbijać schabowe, zaczynam od strony środkowej, czyli środek i później na boki. To mięso wtedy ładnie i równie się rozchodzi. Ze 150 gramów mięsa mamy mniej więcej takiej wielkości schabowy. Nie jest on zbyt cienki, nie jest on zbyt gruby. Do tego przygotowujemy czosnek. Kroimy czosnek na połowę i nacieramy całą powierzchnię schabowszczaka. Sól, pieprz. Nie użyjesz żadnych innych przypraw? Nie, nie. Ja myślę, że to jest klasyka, którą nie należy poprawiać, zmieniać. Sól, pieprz, odrobinę czosnku. Moglibyśmy na przykład dodać majeranku. Ja przełożę sobie te schabowe jeden na drugi, więc podciągnę sobie sol i przypraw jeden z drugiego. Mięso odkładam na pół godziny do lodówki, żeby się nam przemarynowało. Ja teraz mogę przygotować naszą polską mizerię. Obieram ogórka. Nie będę go ścierał na tarce, bo uważam, że będzie bardzo cienka, nie będzie chrupka, więc pokroję go sprawnie i szybko nożem. Staraj się, proszę, aby wszystkie one były w miarę tak samo równe. Uważaj na palce. Zwróć proszę uwagę, że jak pracuję nożem, to mój nóż nie sięga powyżej. Jeżeli sięgnąłby powyżej, mógłbym się skaleczyć, więc on kroi bardzo szybko, ale cały czas nóż pracuje po kostkach. Jestem przekonany, że na pewno sobie poradzisz. Teraz przełożę je do miski, delikatnie na solę. Możesz użyć na przykład octu jabłkowego. A mnie się wydaje i octu, i soli. Jeszcze tak jak sałata ze śmietaną i cukrem. No to to, no. A to u mnie się je i ze spyszne. No, no to, to, to zależy jaki region, nie? Ja przygotuję słoną. Mieszam i odstawiam. Tak naprawdę na 10-15 minut maksymalnie. Co wysypuję mąkę. Wybijam dwa jajka. Też taki trik. Staraj się nie wybijać o kant, bo skorupka może Ci pęknąć i wpaść do miski. Staraj się uderzać w powierzchnie płaskie. Jajko roztrzepię widelcem. Mamy jajka. Tutaj będziemy mieli bułkę tartą. Biorę się za panierowanie moich schabowych.
Zaczynam od mąki oczywiście. Pamiętajcie, żeby zawsze, ale to zawsze, zbić nadmiar mąki po panierowaniu. Czy to byłby schabowy, czy pstrąg, czy jakieś inne mięso, to ma być bardzo cieniutka warstwa mąki. Wkładamy do jajka, nadmiar ściągamy, przejeżdżając przez rand talerza. Bardzo ważną rzeczą jest, aby panierunek docisnąć i odwrócić 2-3 razy na jedną i drugą stronę. Proszę bardzo, tak wygląda mój opanierowany kotlet schabowy, król, jak niektórzy mawiają. W międzyczasie odpalę sobie kuchenkę. Lepiej, jeśli najpierw dodasz troszkę mniej masła, żebyś zawsze mógł dodać później więcej, jeśli zajdzie taka potrzeba. Nigdy nie dawaj tego masła bardzo dużo, bo im większa powierzchnia tłuszczu, tym mniejsza temperatura smażenia. Mniej tłuszczu, większa temperatura smażenia. A czemu masło, a nie olej? Wolę masło, bo masło jest bardziej aromatyczne, piękniej pachnie. Olej jest neutralny, nie ma takich aromatów jak masło. Ja już będę kładł pojedynczo schabowe i będę smażył. W międzyczasie moje ogórki wylądują na sitku, żeby nadmiar wody z nich odciekł. Ważna rzecz, staraj się swojego schabowego poruszyć od czasu do czasu. Jeżeli go ruszysz, będzie on równo usmażony. Bardzo proszę, złoto-brązowy kolor. Nie parzą Cię palce? Nie. Nie dotykałbym, jakby nie parzyły. Schabowego odkładamy i odsączamy na papierze ręcznikowym. Ręcznik papierowy. Na ręczniku papierowym. Wkładam kolejnego schabowa, a teraz... Schabowego. Dobra. Wkładam schabowego, a teraz dokończę mizerię. Biorę koperek, wybieram ładniejsze pędy, samą nać. Kroję bardzo drobno. Doprawiam solą i pieprzem. Dodaję śmietanę. Mieszam, mając oko na schabowego oczywiście. Przystępuję do przygotowania mojego króla schabowego. Obok położymy ziemniaczki. Do tego będzie mizeria. Dodam jeszcze odrobinę świeżego majeranku. Bardzo proszę, oto mój bohater dzisiejszego odcinka. Klasyk kuchni polskiej. Pan schabowy. Zapraszam Cię do oglądania, komentowania, subskrybowania, wymieniania się poglądami, mów, co Ci się podobało, co Ci się nie podobało. Zapraszam Cię koniecznie do obejrzenia kolejnego odcinka. Dzięki, cześć.